Dusza ma, co ma, to da. Czyś smurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj siądź tuż, tuż. A już jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś smurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj siądź tuż, tuż. A już godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Niecałych lat daj czekać mi, godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Ogrom dusza godzin trzy i niby nic, noc, dzień czy mgła. Jak kaniacz dżu, tak czekam ja. Jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy ze śniącym złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Mój młody kolega, pan Sebastian Kudas, taki zacięty grafik i awangardysta, jeśli można powiedzieć, no i zrobił to, co pewnie się panu przydarzyło, bo moja znajoma wsadziła do tak, właśnie tego. Chciałem to powiedzieć. I tego. To proszę opowiedzieć, a ja panu opowiem inną relację. Włożyłem do odtwarzacza, słucham tej piosenki raz, drugi, trzeci, piąty, ponieważ bardzo mi się podobała. Potem chcę wyjąć płytkę, a płytki nie ma. Ona się po prostu przylepiła do tego pod spodem. I gdyby nie kolega, który umiał rozłożyć ten mój odtwarzacz, to pewnie by została tam na zawsze. Chociaż to też dobry pomysł na to, żeby uzależnić kogoś od jednej piosenki. Myśliłem sobie pseudonim, ale potem myślę, a to z tym pseudonimem już nie ma co tak dziwaczyć. Nie, no wszyscy czekają na płytę pańską. Znamy pana przecież od lat i na brak pracy pan nie narzeka, chociaż ostatnio płyt takich typu popowych nie realizował pan. Nie realizowałem. No i rzeczywiście może być, że to facet nisko upada, ale myślę, że bardzo efektownie z drugiej strony. Tak mi się marzy, no. Mhm. A nad czym pan pracował ostatnio z innych projektów? Muzycznych mniej, natomiast plastycznych, ponieważ musiałem przygotować dużą wystawę, no takiej nie z musu, tylko z potrzeby, plastyczną wystawę, ale aktualnie chcę się wywiązać z takich rzeczy, w które czasem się pakuje i mówiąc na skróty, obiecywałem kiedyś panu Januszowi Olejniczakowi, że napiszę dla niego koncert na jego prośbę. No i jeszcze tego samego wieczoru opowiedziałem mu, jaki ten koncert ma być. Mm-hmm.
No, z tym, że to było 5 lat temu, to pan sobie wyobraża. No i tak cyganiłem go. On mieszka na szczęście w Warszawie i rzadko się spotykamy. No. No więc kończę ten koncert fortepianowy dla pana Olejniczaka, czy częściowy, także tego jak upadnę, to będę się zbierał. No, no tak, a proszę jeszcze powiedzieć, z jakim składem ta nowa płyta? No więc miło mi, że pan właśnie o to pyta, dlatego że ta płyta ma duże zależności. Ona byłaby kompletnie inna, domyślam się, jeśli by nie aranżował jej Janek Jarczyk, zawodowy jazzman i kompetentny jazzman i aranżer i tak dalej. Więc to była rozkosz, nie tyle współpracy, bo ja tam, bo myśmy się nie spotykali, spotykaliśmy się tylko raz i wie pan, to przyjemnie, jak ma się do czynienia z kimś tak kompetentnym. To jest okropna przyjemność rozmowy i spotkanie, bo on zapytał, no jak chcesz, czyli co? Jeśli ty będziesz, załóżmy, że ty będziesz śpiewał, to no mówisz, że ty śpiewasz i co? I obok ciebie, ilu muzyków jest obok ciebie? No, ja mówię, 18. Dobra. No i na 18 osób zaaranżował, a więc są tam i śladowe jakieś smyczki, ale przede wszystkim te drewniane. No i to, co Janek świetnie robi, czyli ten jazz taki potoczysty i tak dalej. Ale rozumiem, że to są pana piosenki z tekstami pana Moczulskiego? Tak. To znaczy są to piosenki, które powstały w inny sposób, nie dziwaczny, ale inny sposób niż dotychczas robiłem, czyli Leszek pisał teksty już do muzyki, do melodii. Te melodie wcześniej były. Więc trochę tutaj wykazałem, chciałem powiedzieć zapobiegliwości, ale to byłoby za chytrości. O, wykazałem trochę chytrości. Więc są to częściowo melodie, które funkcjonowały, ale już przestały funkcjonować w jakichś filmach moich znajomych kolegów, reżyserów. Mm-hmm. I one przepadły, albo te już filmy przepadły, albo te melodie przepadły, czy ta muzyka filmowa już się z tego. Natomiast przypadek zrządził, że ta płyta wylądowała właśnie u pana Moczulskiego z tym zbiorem takich muzyki. No i pan Moczulski się przyglądał i za chwilę powstały teksty częściowo w minimalnym stopniu inspirowane przeze mnie, a więc chciałem oddać hołd pewnemu miejscu na Słowacji, gdzie nazywa się Rajeckie Kupele, czyli Rajskie Wody, i pewnemu miejscu, gdzie jakieś tam we Włoszech południowych, ale nie jest to wędrówka po Europie takiej, tylko są to przypadki, które spotykają człowieka, a poeta to ubiera w słowa i wigry i tak dalej. No tak, pytałem o ten skład, bo tak myślałem, czy to się zmieści tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale widzę, że się zmieści. O, to zmieści, tak, zdecydowanie. Czyli już możemy powiedzieć, że koncert w naszym studiu na pewno przy okazji wydania tej płyty. No pewnie, że chciałbym bardzo. Tak. Przełom września i października. Mówiłem państwu nie tak dawno, że czeka nas cała jesień z piękną muzyką. Jedną z tych płyt przygotował Jan Kanty Pawluśkiewicz. Mamy jedną piosenkę na razie, poza Jak Kania Dżdżu oczywiście, którą teraz właśnie uruchamiamy. To jest utwór pod tytułem Błękitne Wspomnienie. Jakieś bardzo konkretne? Moje nie. Natomiast pana Leszka Aleksandra, ponieważ melodia, która była pierwsza, powstała na zamówienie. Miała ona przywołać nastrój, atmosferę południowych Włoch, napolitana i tak dalej, winko, przyjemnie, ciepło. No i poprosiłem Leszka, żeby to spróbował przenieść. A Leszek Aleksander pochodzi właśnie z Suwalszczyzny. Mm-hmm. I zrobił jeden krok, właśnie jedną wersję, to jeszcze nie było to. Zarzuciłem mu, że to jest zbyt PSL-owskie, jak i codziennie mnie wita tym powitaniem, właśnie zbyt PSL-owskie. Tyś mi tutaj dokuczył. No ale czasem bywa. No ale potem się od PSL-u się odbił pięknie i wskoczył właśnie w jezioro Wigry. No i panie Marku, właśnie 10 dni temu byłem, płytę trzymałem, stanąłem, bo taki jest obyczaj tam. Rzuciłem za siebie, wpadła do jeziora Wigry. No potem się pozbierałem i wyciągnąłem, no bo przecież tą granicę rozsądku trzeba mieć. Także. No więc dedykowana jest Wigrom. Ich cudowności, a dla mnie to jest absolutne odkrycie, bo wtedy po się
10 dni temu po raz pierwszy tam znalazłem. To jest coś fantastycznego zupełnie. Błękitne wspomnienie. To jest ta pierwsza piosenka z nowej płyty Jana Kantego Pawluśkiewicza. Już się cieszę na następne spotkanie przy okazji wydania tej płyty. Mam nadzieję, że spotkamy się znów i wtedy będziemy mogli więcej porozmawiać o całym materiale. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, panie Marku, że ja tutaj byłem. Aha. Studio fajne, prawda? Było bardzo przyjemne, tak. A kiedyś tutaj pan pracował w tym studiu? Proszę pana, myśmy to nagrywali z Markiem Grechutą pierwsze numery. To nagrywaliśmy Zadymkę do Słów Tuwima, Pomarańcze i Mandarynki. To były nagrywane te piosenki. No proszę, jak to koło się toczy. Jak to czas leci. Jan Kanty Pawluśkiewicz był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Błękitna woda, niebieskie oczy i poranek nad Wigrami, koniec szafirowej nocy. Błękitne niebo, niebieskie oczy i poranek nad Wigrami, staje już jezioro z mgły. Choć snują się ostatnie szare mgły, choć zmarszczone lustro wody cicha toń, bo tak jak w lustrze twarze śnią. Strojny ten poranek z tobą i w obłokach, i nad brzegiem, i nad wodą, i nad brzegiem, i nad wodą. Błękitne niebo, niebieskie oczy i poranek nad Wigrami, staje już jezioro z mgły. A wspominać będziesz ty i wspomnę ja nad wodą słońca wschód, w dal płynące nasze łódki, fale i wiatr szafirowy wody nurt. Chociaż życie rozdzieliło, we wspomnieniach będzie to, co przecież było. Będzie to, co przecież było. Błękitna woda, niebieskie oczy i poranek nad Wigrami, koniec szafirowej nocy. Błękitne niebo, niebieskie oczy i poranek nad Wigrami, staje już jezioro z mgły.